Hejo, hejo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. No i od czego by tu zacząć, kochani? Od czego by tu zacząć, bo no długo nas nie było i pewnie zaczniemy od przeprosin, że no tak długo musieliście czekać, aż się pokażemy, aż zobaczycie kolejny filmik. Natomiast no niestety przez ostatni czas dzieją się u nas same smutne rzeczy, same złe rzeczy, wręcz tragiczne. Staraliśmy się Was informować, czy to w poście, co się dzieje, dlaczego nie ma filmików. Ostatni filmik też o Czarku. No, słuchajcie, źle się dzieje. No źle się dzieje, bardzo źle się dzieje. U nas smutno, same smutki, więc też nie chcieliśmy jak gdyby Wam przekazywać tych negatywnych emocji i w ogóle. Wiecie, że od samego początku na naszym kanale staraliśmy się pokazywać radość, wesołość, śmiech, żarty. Energię, żarty, dokładnie, żebyście też i Wy jakoś odreagowali czasem, żebyście się też uśmiali, żebyście się też zrelaksowali, fajnie czuli na filmikach. Natomiast no teraz, jeżeli same takie negatywne emocje u nas są, no to myślę, że to nawet nie ma sensu tego pokazywać, tak jest, a że kochani, no jesteście z nami 2,5 roku, no to też chcielibyśmy Wam wyjaśnić właśnie, co się dzieje, jak się dzieje, a dlaczego się tak dzieje, no to kochani, nie mamy zielonego pojęcia. Na początku, no ten post właśnie, troszeczkę nie było tych filmików, bo pogorszyło mi się zdrowie, latam od lekarza do lekarza, od badania do badania, robię sobie wszystko tak już konkretnie, no bo nie wiem, czy to przez stres, przez nerwy, przez tę niepewność, słuchajcie, czy to po prostu rzeczywiście coś z sercem, nie mam zielonego pojęcia, natomiast muszę to porobić, muszę się skupić na tym, aby to zweryfikować, aby po prostu być pewnym, tak, że dam radę, jeszcze jakoś działać, No i ostatni filmik, Czarek, słuchajcie, tutaj krótko powiemy, bo jak zaczniemy się zagłębiać, to tutaj będzie płacz tylko, więc słuchajcie, dziękujemy Wam za wszystkie komentarze, dziękujemy Wam za wsparcie. Jeżeli chodzi o Czarusia, no to było coś nagłego. My po prostu dowiedzieliśmy się o tym, że Czaruś odszedł od Wiktorii, bo Wiktoria była przy nim, nas nie było w domu, słuchajcie, i to był moment, on nie chorował, on do końca... Bawił się przecież... Przepraszam, było cięcie pewnie, się znaczy na pewno cięcie, ale wyłączyła nam się kamerka, chcieliśmy to zrobić, słuchajcie, bez cięcia, żeby to też było tak normalnie, ale coś z kamerką, no widzicie, no nic się nie układa, jak się nie układa, jak nie idzie, tak. Słuchajcie, no to nie idzie już chyba wszystko. Wracając do Czarka, to on do końca bawił się, tak. Jadł, gzikał, ganiał się z Ryśkiem i w ogóle kompletnie... Nic nie było, żadnych oznak. Zdrowych kotek, tak. I po prostu nagle... Słuchajcie, padł, nie wiemy dlaczego, co się stało, bo gdybyśmy zauważyli, wiecie, że on jest jakiś osowiały, że nie chce jeść, że coś mu dolega, że tutaj leży, nie chce się ruszać. Wiecie, to mamy tutaj pod blokiem zaraz też klinikę weterynaryjną, on tam zawsze był i szczepiony i wszystko od samego początku, jak tego takiego maciupkiego go przynieśliśmy do domku, no to tam był właśnie książeczka i wszystkie szczepienia, wszystko mamy właśnie na miejscu, więc byśmy działali. To było po prostu nagle, to było też w nocy, bo to było po 23. No i smutek. No najbardziej to przeżyła Wiktoria. My tak samo nie możemy się odnaleźć, czegoś brakuje. Rysiek tak samo, słuchajcie, jakby go szukał, latał, brakuje mu tego ruchu i w ogóle oni się tak dogadali, tak się zgrali się bardzo. Że po prostu, no powiem Wam tylko, że no w domu taka jest atmosfera naprawdę grobowa. Grobowa, bo też, słuchajcie, no pewnie, o zobaczcie, troszeczkę się zmieniło też u nas w mieszkaniu. Też chcieliśmy jak gdyby no troszeczkę odreagować i coś pozmieniać, żeby może to przyniosło jakiś efekt pozytywny, więc troszeczkę pozmienialiśmy w mieszkaniu rzeczy. A jak będzie, nie wiem, słuchajcie, no cały czas mamy bardzo takie smutne myśli, takie smutne jak gdyby podejście, bardzo takie negatywne, nie wiemy co robić dalej, no nie chcemy dzielić się z Wami tymi emocjami, dlatego tych filmików nie ma jakiś czas, być może nie będzie też dłuższy czas,
Ogólnie, no to kochani, ja nie wiem, czy to czas na pożegnanie. Na pewno jeszcze nie, bo mamy też swoje zobowiązania. Pamiętacie, cel charytatywny, czyli cała sprzedaż z Targu Starości z Jastrzębia jest przekazana dla Doroty Andrzeja, więc my te swoje zobowiązania oczywiście dokończymy, ale cały czas mamy, po głowie nam chodzi to, aby zawiesić działalność, aby zamknąć działalność gospodarczą i aby wrócić na etat, będzie nam łatwiej, lżej, stabilniej, bo teraz po prostu jesteśmy w takim dołku, że no nie wiem, czy szybko z niego wyjdziemy. Natomiast no, walczymy, nie poddajemy się. Chcieliśmy właśnie Wam powiedzieć, jak to wygląda teraz i pomimo tego, że to będzie smutny filmik, no to chcielibyśmy, abyście wiedzieli, co się u nas dzieje, że jesteśmy, żyjemy, natomiast no za weseli to nie jesteśmy. Co jeszcze, Edytko? Kochani, jeżeli chodzi o teraz sprawy takie kanałowe, no to bardzo dziękujemy, bo wczoraj doszła na nas wiadomość od Gosi, że Gosia została naszym nowym patronem na serwisie Patronite. Gosiu, dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Ale jeżeli chodzi o patronów i Patronite, no to kochani, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim za wsparcie, bo to było 280 zł miesięcznie. Natomiast chcielibyśmy Was poprosić, abyście zrezygnowali z subskrypcji i żebyście po prostu no, odblokowali to, bo kochani, my nie możemy się też jak gdyby wywiązać ze swoich zobowiązań, zrewanżować. Jak były filmiki, były fajne, śmieszne, ciekawe, no to okej, fajnie, to dziękujemy za to wsparcie wszystkim. Natomiast teraz, kiedy tych filmików nie ma, być może ich nie będzie za często, albo w ogóle będzie tylko cel charytatywny, może akcja psiak tylko, nie będziemy się mogli po prostu wywiązać z tych zobowiązań. Dlatego, kochani, chcielibyśmy Was poprosić, abyście zrezygnowali z tych subskrypcji na Patronite, abyście wycofali te wpłaty wszystkie. Tak samo na YouTubie, tam też jest taka opcja właśnie wsparcia. Tam było chyba 7 zł, 9 zł i 15, coś takiego. Mamy kilka osób, których naprawdę pozdrawiamy, dziękujemy za to wsparcie. Dla nas to naprawdę ogromne wyróżnienie. Natomiast kochani, no zrezygnujcie z tego, bo mówię, no nie wiemy, co będzie z kanałem, nie wiemy, co będzie z nami. Natomiast chcemy też być fair, chcemy też być po prostu, no Wy dla nas jesteście kochani, my staraliśmy się jak mogliśmy, teraz jest dołek i ciężki, więc no ciężko nam nawet nagrywać ten filmik, ciężko nam opowiadać w ogóle o tym, co się dzieje. Natomiast no też chcieliśmy no przekazać wszystko to, te wszystkie wiadomości, które nam chodzą też po głowie, żebyście też wiedzieli, co się dzieje u nas. Być może zrobimy jeszcze live'a jakiegoś takiego, żebyśmy mogli porozmawiać sobie tak bezpośrednio, jak to u nas, bo miał być też live zaplanowany, wiecie, no nie było tego live'a, no bo wiadomo, jaka sytuacja, więc być może znajdziemy jakiś piątek, piąteczek, piątunio, gdzie będziemy mogli porozmawiać chwileczkę. Wy też być może nam podpowiecie, doradzicie, jak zawsze tak. Możemy na Was liczyć. Być może też no, coś wspólnie wymyślimy. Teraz będzie Targ Staroci w Jastrzębiu, cel charytatywny, to na pewno też to nagramy, też to zgramy, kochani. Więc wtedy też zaprosimy Was tego na live'a, wtedy już może ustalimy datę. Słuchajcie, a tak ogólnie, no to no cały czas działamy, jeździmy na te Targi Staroci, no bo z tego się utrzymujemy, więc musimy to robić. Wczoraj wróciliśmy z Niemiec, od Korneli. Pozdrawiamy cieplutko i mamę Korneli również. Ściskamy, dziękujemy. Jutro jedziemy do Bydgoszczy na ślub mojej siostry, ale to wiecie wszystko, więc to wszystko jest zgodnie z planem. Potem wracamy, no i zaczniemy właśnie Targi Staroci, więc na pewno będzie relacja z Targu Staroci w Jastrzębiu, cel charytatywny. Zobaczycie, jak to tam idzie. Co jeszcze? Co jeszcze z takich spraw, Edytko, organizacyjnych?
No nie wiem, czy to chodzi ci też o to, że możemy się pochwalić na w końcu dobrą wiadomością. No tak, no na pewno tak. Na koniec, słuchajcie, żeby ten film nie był taki no bardzo negatywny, no też mamy dobrą, bardzo dobrą wiadomość, rewelacyjną wiadomość. Bardzo się cieszę. Nasze słoneczko to jest jedyne światełko w tunelu. Wiktoria, nasza córunia, wiemy, że też bardzo ją lubicie, trzymacie kciuki za nią, no to musimy się pochwalić oczywiście, bo jest z czego. Zaliczyła sesję z fantastycznym wynikiem, wszystkie egzaminy zdała od razu, za pierwszym razem, więc jest już nasza córeczka Wiktoria na trzecim roku studiów, biotechnologia medyczna, no, Uniwersytet Opolski, naprawdę jesteśmy przedumni z niej, no to jest po prostu cudowna, najmądrzejsza osoba na świecie, jaką znam przynajmniej, naprawdę to jest coś fantastycznego. No i mamy nadzieję też, że wszystkie dzieciaki zdają egzaminy, teraz te matury, tak. Przecież wyniki mamy zawsze nadzieję, że... trzymamy kciuki. Tak jest, i egzamin ósmoklasisty był tak samo, więc no, mamy nadzieję, że też jesteście dumni ze swoich dzieci, bo no my z Wiktorii jesteśmy ogromnie dumni. Bardzo ją kochamy. Także to chyba taka wiadomość pozytywna, optymistyczna. Trzeci rok studiów. O Rajuśku, to już nie przelewki. Zleciało. Ja ją cały czas mówię Wikusia, moja córusia, a to przecież dorosła. Malusia. Dorosła kobieta. Bardzo mądra, bardzo ambitna, bardzo, no, jak sobie coś zaplanuje, to dąży do celu. My też mieliśmy bardzo wielkie plany, jeżeli chodzi o kanał, bo to się tak fajnie rozwijało wszystko. No ale sami widzicie, że to życie różne scenariusze kreśli, co dzień przyniesie, nigdy nie wiadomo. Dokładnie. Także kochani, chcielibyśmy wam tylko raz jeszcze podziękować. Nie żegnamy się, bo na pewno będą filmiki, czy to właśnie cel charytatywny, czy akcja psiak. Kochani, być może jak jakoś się otrząśniemy, to wrzucimy jakiś inny filmik, nie wiem, zobaczymy. Natomiast bardzo wam dziękujemy za te 2,5 roku fantastycznej przygody. To było coś fantastycznego, niesamowitego. No, jesteście przekochani, naprawdę. Dziękujemy wam za wsparcie, bo cały czas do nas dzwonicie, piszecie. Dostajemy też paczki. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie tym osobom. I no, brak nam słów naprawdę, ale no... Zobaczymy. Dajcie nam może trochę czasu. Nie wiemy, jak to będzie. Pogadamy na tym live'ie. Zobaczymy. Natomiast chcieliśmy wam się pokazać, chcieliśmy nagrać filmik, co się dzieje, jak się dzieje, dlaczego się dzieje, nie wiemy. No, oby to wszystko jakoś przeszło, żeby troszeczkę tych takich optymistycznych myśli, bo cały czas, słuchajcie, w głowie mamy tylko negatywne jakieś emocje. Cały czas po prostu tak, jak gdyby jesteśmy zdołowani. Te wszystkie myśli, te wszystkie takie pomysły, plany, które na początku wydają nam się, a może tak, a potem nagle znowu przychodzi tak takie załamanie, tak, białek, i bez sensu, a po co i w ogóle. Także no zobaczymy, kochani. To tyle tylko, co chcieliśmy przekazać. Kochani, są wakacje, urlopy. Życzymy wam dużo słoneczka, dużo pozytywnej energii, kochani, żeby wam się układało, żeby wam się wiodło, żebyście byli szczęśliwi, żebyście byli uśmiechnięci, żebyście, kochani, byli, no... No? No przeszczęśliwi. Uważajcie tylko na siebie, bo teraz ta pogoda też jest różna, więc i te upały, i tak jest. Te burze, także uważajcie przede wszystkim na siebie. No kochamy was bardzo mocno, naprawdę za to wszystko. I dziękujemy. Za wszystko, kochani, za wszystko. Wiecie, że nie ma tych filmików, wyglądacie te stare filmiki, żeby nas wesprzeć właśnie, tak, w ten sposób. Jesteście niemożliwi, kochani, i naprawdę... Kocham bardzo was. Żałujemy, że tych filmików tak nie ma, ale jeżeli, wiecie, one mają wyglądać tak jak ten filmik, no to chyba lepiej w ogóle nic nie nagrywać, prawda? Trzymajcie się w zdrowiu, pozdrawiamy. No i do następnego na pewno. Teraz będzie filmik z celu charytatywnego z Targu Staroci w Jastrzębiu. Pa. Pa.